Piłkarze łukowskich Orląt rozpoczęli sezon 2016-2017. W pierwszej kolejce zmierzyli się z drużyną ŁKS Łazy. O przebiegu tego derbowego meczu oraz planach na sezon rozmawialiśmy z trenerem Andrzejem Zarzyckim. Dzisiaj zremisowaliście 2-2 z Łazami. Czego zabrakło? Szczęścia, doświadczenia? Ten mecz miał kilka takich faz. Ja myślę, w pierwszej połowie mieliśmy 3 znakomite sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i to myślę, wkradł się też pewien bałagan w nasze granie, tym bardziej, że straciliśmy tą bramkę na 1-0. I mówię, ten bałagan był widoczny też i na początku drugiej połowy. No, szybka też akcja Łazów. No, nie ma co ukrywać, że Wysokiński i Pużycki, tutaj no, dawni nasi zawodnicy, no to jednak robili różnicę w Łazach i to taką widoczną. Straciliśmy bramkę na 2-0, można powiedzieć, że był taki okres gry bezbarwny, gdy przestaliśmy chyba wierzyć już w to, że możemy coś zrobić. Bramka Szymona Grzechnika no, dała nam tą nadzieję jeszcze i to ruszyliśmy do przodu i w 91 udało się strzelić tą bramkę wyrównującą. No, z przebiegu gry, jeżeli chodzi o sytuację, to można powiedzieć, że wynik jest sprawiedliwy, no bo tych sytuacji bramkowych i myśmy mieli mnóstwo, ale i Łazy również mieli. No cóż, młodość ma swoje prawa, tak powiem. No, także to były pierwsze takie przetarcie, myślę, mojej drużyny z przeciwnikiem, jeżeli chodzi o ligę okręgową z tej wyższej półki, także no, nie ma się co oszukiwać, Łazy w takim składzie są w stanie wygrać ze wszystkimi w tej lidze okręgowej, także no, taki pozytywny prognostyk, myślę, na przyszłość. No. Wszystko ci młodzi chłopcy grali do tej pory w juniorach i ta juniorska piłka jest troszeczkę inna. Drużyna rodzi się w pewnych bólach i w pewnych takich sytuacjach meczowych i w takiej pewnej dramaturgii. No dzisiaj tej dramaturgii trochę było. Ja mam nadzieję, że chłopcy uwierzą w siebie i swoje umiejętności i że pokażą to w przyszłych meczach. A czego możemy się spodziewać po Orlentach? Czy awans, czy jednak budowanie drużyny na lata? To w tej rundzie chcemy być w ścisłej czołówce, tak? Powiem tak, w ścisłej czołówce, która pozwoli nam tutaj na zaatakowanie tego pierwszego miejsca. No nie ukrywamy chyba tutaj, że Orlęta chcą jak najkrócej być w tej lidze okręgowej. Mogę obiecać kibicom, no będziemy się starali walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. ŁKS Łazy, Bizon Jeleniec, Kujawiak Stanin. Wszystkie te drużyny w pierwszych 3 kolejkach i wszystkie te miejscowości znajdują się blisko Łukowa. Czy jakaś większa presja będzie podczas tych meczy? Moi drodzy, no nie oszukujmy się, że wszystkie zespoły są dodatkowo zmotywowane. No, weźmy dzisiaj przykład Łazów, no i Michał Pużycki, który rzadko się pojawia, raczej w Łazach, no bo wiadomo, to jest dodatkowy dreszczyk też i dodatkowa motywacja. I tak myślę, będzie z innymi zespołami. Także ja już przed rundą powiedziałem, że wszystkie zespoły będą się dodatkowo mobilizować na Orlęta. No, także no, szybciutko ci młodzi chłopcy muszą się przestawiać na tą seniorską piłkę. No. Wielu zawodników tak jakby uciekło z tonącego statku i w tym sezonie po prostu Orlęta będą grały wychowankami w większości. Opieramy się tutaj, ten Szon stanowi zespół tych juniorów i tej zdolnej naszej młodzieży, która ma pewnie no, niepowtarzalną szansę, żeby występować w seniorach, no, ponieważ no, w innej konfiguracji, gdzie tam była ligowa jakieś boje i była armia zaciężna, no to byłoby to po prostu niemożliwe. Nie ma zarządu, nie ma prezesa. Jak to wpływa na wewnętrzną atmosferę? No wiadomo, na początku tam jakaś taka niepewność się wkradała, ale no to spokojnie sobie to tonujemy, no bo przecież naszym zadaniem jest grać i trenować. No a tutaj te sprawy organizacyjne myślę, że bardzo szybko uporządkuje pan Adam Kulik, który tutaj aktywnie uczestniczy tutaj w całym procesie przygotowawczym tutaj drużyny do ligi i tutaj jest bardzo zaangażowany i myślę, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę i wróci na właściwe tory. No. Thank you.
W następnej kolejce Orlęta zmierzą się na stadionie miejskim w Łukowie z Kujawiakiem Stanin. Zapraszam wszystkich kibiców łukowskich Orląt na mecz z Kujawiakiem Stanin, który w tej rundzie będzie wyjątkowo mocny personalnie. Z tego co wiem, tam jest bardzo duża liczba tej armii zaciężnej z Białej Podlaski między innymi. Także na pewno mecz będzie emocjonujący. I liczę, że zdobędziemy 3 punkty.